No i mamy kolejny przepiękny dzień, jest 2 października 2024 roku, jestem w Sztumie. Spójrzcie, to jest te felerne miejsce. Dokładnie w tym miejscu stałem samochodem i tutaj był ten murek nieszczęsny, na którym położyłem szelki wraz z kamerką. I dosłownie wystarczyło parę minut. Tak, tak, patrzałem w dół, tam też nie było. I po paru minutach tych szelek już nie było. Z tego co widzę, jest tutaj jedna kamerka na tamtym słupie i skierowana jest ona mniej więcej w tym kierunku, ale nie wiem czy obejmuje. O, zobaczcie, tu jest kamerka. Będę musiał się kiedyś zgłosić, zapytać o monitoring z tego miejsca. A tymczasem lecimy dorzucić parę kilo złomu. Ale zobaczcie na to cudo, wyciągnąłem chyba stary śmietnik. Tu jest takie mocowanko. Ja pierdziele. Był nóż w wodzie. Jest powtórka z rozrywki. Dorzucamy do tego śmietnika, który wyciągnęliśmy przed chwilą. I po takie kotlety właśnie tu przyjeżdżam. Nie, nie jest to Panzerfaust. Jest to zwykła ruła. Powiem wam tak, nagrywanie telefonem to dla mnie udręka, bo tak, muszę wyciągnąć z kieszeni telefon, ściągnąć rękawiczkę, wiadomo, odpalić go, pokazać wam, że wyjąłem kolejną gumkę, wyłączyć, schować do kieszeni i tak w kółko. A wiecie, kamerka, szeleczki, pstryk, guziczek, pokazane, pstryk, guziczek, zamknięte. Poza tym mogę wam pokazać właśnie różne sytuacje wtedy, tu, że płynie łyska, tu, że wisi jakaś żyłka, nie wiem, czy to w ogóle widać na tym drzewku, no nieważne. Niby już idzie kamerka, dzisiaj dostałem informację, że jest w drodze do mnie. Oj, wpada taki zawias, a więc zawiasem mówiąc, jest dobrze. Jeszcze jeden taki kotlet, widzicie, już go skompresowałem, wpada ten podłużny pręcior i taki ruszcik. Tu mi na głowę, panie, spadają jakieś żołędzie czy inne szyszki. A tu z wody, patrzcie, gar. Jeszcze jakieś jabłuszka narysowane. No i znów wychodzi brak, słuchajcie, kamerki. Tu przed chwilą miły pan do mnie podszedł. Zrypał mnie, że tu nie wolno łowić, bo są mandaty, panie. Nagadał mi, wiecie, że dostanę mandat 50 zł. Ja panu zaproponowałem, żeby zadzwonił na policję, ale chyba nie skorzysta z tej propozycji. Poszedł sobie dalej. Trochę mi to postraszył i tak dalej. No nieważne. Szkoda, że widzicie, nie mam kamerki na szelkach, bo ciekawa dyskusja byłaby uwieczniona tymczasem. Cóż takiego wychodzi. No i w międzyczasie do wiadra doszło parę kotlecików, mniejszych i większych. No nie widać tego, bo są w środku. No nieważne, wiadro jest coraz cięższe. Wpada nam kolejny kotlet. Zobaczcie, jest już po kompresji, dlatego miałem się ręce trzęsą. Widzicie to? Taki był długaśny. Patrzcie, podzieliłem go na trzy. Ciekawe, co w telewizji dają. Nie wiem, bo nie oglądam, ale widzę, że jakiś program przyrodniczy. Wow, taka zdobycz. Okno na świat. Wchodzimy do środka telewizji. Spójrzmy, jak to wygląda od kuchni. I kolejne kombo złomowe. Jest i blaszka wędkarska. Wow, muszę zgłosić broń. Zobaczcie, znalazłem giwerę. Słuchajcie, to jest taka blaszana zabawka. Takie korki czy tam inne kapiszony. To co, otwieramy punkt pomocy. Zobaczcie na to. Hilfstelle. Ja pierdzielę. Taka blaszka wyszła w stanie strasznym, ale będzie pewnie do doczyszczenia. Tej pomocy potrzebował pewnie ktoś, kto wjechał rowerem do jeziora. Zobaczcie, przednie widełki. A to był jakiś stojak na cztery nóżki. Jednej nóżki mu brakuje. Patrzcie, jaki ładny klocek hamulcowy od pociągu. Parę kilo wagi. Były widełki, zobaczcie, jest rama od roweru. Zaraz rowerzystę wyjmiemy. Dobrze, że byczka Fernando mam blisko. Patrzcie, jak mi się łapy trzęsą. Już chyba przestanę rzucać, bo kolejne widełki od roweru. Ja już zmachany, już mięśnie drgają. A więc zaoszczędzę wam tego dziwnego widoku, drgającego obrazu. No i odebrałem Sztumowi to, co moje. 71 ziko wpadło. Bardzo fajnie. Jeszcze tam pojadę nie raz. No i jest, w końcu dotarła. DJI Osmo Action 5. Dołożyłem parę stówek i mam.
Zaraz to rozpakujemy, dokupimy sobie kartę graficzną i jedziemy w teren. Kamerka rozpakowana, nie rozkminiam, nie wiem jak to uruchomić, totalnie nie wiem. Muszę się za to zabrać, jakoś to rozkminiać. Nie ma żadnego paragonu nawet. Miał być w środku, ale nie ma, także czuję, że będą przygody. Jak rozkminię, to będę nagrywał, jak nie, to nie będę nagrywał. Wszystko. No i witam Was 4 października 2024 roku. Jest godzina 6:30. Plan na dziś jest taki, aby zrobić kilka placów zabaw, wykrywacze metali, głównie place zabaw przy szkołach. Jak widzicie, już pewnie nagrywam nową kamerką. Udało mi się ją rozkminić, a nie było to łatwe, gdyż do jej zarejestrowania potrzebna była aplikacja DJI Mimo. I mimo iż tą aplikację chciałem założyć, nie mogłem tego zrobić, bo mój telefon się do tego nie nadawał. Zrobiłem to z telefonu mojej żony, ale aplikacja nie dała się zarejestrować jakby do końca w 50%. No i dupa. Ale na szczęście, mimo iż nie udało mi się zarejestrować aplikacji Mimo, tak, masło maślane, to jak widzicie, nagrywam. Teraz jadę jeszcze dokupić kartę pamięci i zobaczymy, co z tego wyniknie. Trzymajcie kciuki, żeby było fajnie. No i są my na placu zabaw, a raczej na skoczni. Do skoku w dal. Spójrzmy. O panie, zaczynamy grubo. 10 groszy. Bardzo piękne. Dobra, dyskryminacja żelaza na C. Bo to za dużo jak na moje nerwy. A wy mi powiedzcie, jak to tam wygląda z jakością dźwięku i obrazu, bo widzę, że stabilizacja w miarę. Na pewno lepiej niż na telefonie, co? Taką mam przynajmniej nadzieję. Jakieś brzydkie sygnały, nie kopiemy wszystkiego. O, patrz to. 5 groszy. Dzisiaj tak koło komina, wiecie. Następnym razem pojadę do Sztumu, bo tam jest naprawdę fajne miejsce. Czyżby 50 groszy? Mam taką nadzieję. Nie. To jest kawał takiej aluminiowej folii. Ciekaw jestem, ile materiału uda się nagrać bez tej karty pamięci, wiecie, bo jeszcze jej nie ma w środku, w kamerce. Jedziemy na samej wewnętrznej pamięci kamery. Czyżby 10 groszy? Taki sygnał 22, a nawet 20. Wow, to już mamy 35 groszy. Czyżby złotóweczka? No nie ma tak dobrze. Kolejny śmieciu. Czyżby 50 groszy? Będzie to 50 groszy? Tak, będzie. Super. Wystarczył jeden dołek i zobaczcie. Dokładamy jeszcze 50 groszy. No to mamy 50 groszy. I kolejny sygnał. Jakiś guzik. Ale to nie to daje sygnał. Dwa giry. Czyżby 10 groszy? Trochę taki niemrawy ten sygnał. Niemrawy, bo to taki dziabąk. Spójrzcie, mamy tu kolejny taki mały obiekcik. Spróbujemy go zrobić. No jest. Dokładamy jeszcze 20 giry. Pod bojaczkami cisza. Obiekt jest naprawdę mikroskopijny. Ledwo tu wlazłem i już wychodzę. Dobra, idziemy teraz na fiflakowe miejsce. Na szkołę pojedziemy później, ale widzę, że ktoś tu już chodził. Mam nadzieję, że nie w celu pozyskania monet, co? Patrzcie, mamy 10 groszy. Sygnał na złotówkę obok. No, to fajnie, to już mamy 4 z groszami. Niepewny sygnał na szajs metalowy. A, teraz złotówka z szajs metalu. To już mamy piąteczkę. O panie, zobaczcie. Szajs metal, to był szajs metal, 2 złote i 5 zł, czyli już mamy 12 ziko. Ja pierdykam. Nie no, tak to ja. No tak to mi się podoba, panie. Patrzcie tu pod takim miejscem fiflakowym. Także róbcie te fiflaczki, robaczki. Teraz wyraźnie sygnał na 10 groszy. Z takiego metalu jak należy. O, jest dyszka. No to w ten sposób mamy 12:30 około. No i patrzcie, niewielka chwila i z 3 zł mamy już 13 ziko. Jest szansa na powiększenie puli. Czyżby 2 zł?
Jakiś taki niepewny ten syk. Na pewno nie 2 złote, a 1 grosz. Tak czy siak 13 ziko przytulene, panie. I kolejny grosik. No i dobra, zobaczcie, ten niewielki obiekt dał mi dychę. Teraz idziemy sobie przypukać naszą cewkę. Jest taka fajna kałuża, całkiem nieduża. O, dobra, popłukana z piasku i lecimy. Karuzelkę nam zdemontowali. Tam jest plac inny w oddali. Spróbujemy mimo wszystko zrobić tu karuzelkę. Mam nadzieję, że coś tam zdążyli nagubić, co? Zawsze było tutaj dosyć fajnie. No może nie zawsze, ale w wielu przypadkach. Jadziemy z tematem. No panie, pierwsze okrążenie i zero. No może tak być, że nic nie będzie, jak mawiał Kononowicz, i nie będzie niczego. Obstawiam 5 groszy. A nawet 1 grosz. No widzicie, jeden obiekt odda 10 ziko, drugi 1 grosz. I jest jakaś równowaga. Dobra, nie marnujemy czasu, lecimy na ten placyk zabaw. Ledwo w las i już mam nietypowy sygnał na 50. 49,50. O, patrzcie, nietypowy, bo to nietypowy pojazd. Dorzucam 21 groszy i mam sygnał jakiś taki szarpany, niepewny. Co tym razem? Klucz. Patrzcie, okrągła huśtawka. Są sygnały. 20, 50 groszy. 50 gry wpada. Drugie 20 albo 50 gry. No, 20. No, to 14. A, bym się przewrócił. Wykrywać. 14 zł już mamy i kolejne sygnały. 20 gry. A więc 14 na pewno jest. Znów 50 gry albo 20. W kółko te same sygnały. Tak, 50. No, także do tej pory jakieś 14,50 mamy na pewno. A może nawet koło 15 zł. A będę musiał podliczyć to wszystko. Nie uwierzycie, taki sam sygnał, czyli 20 albo 50 groszy. Nie ma to innych nominałów. 50 groszy. No, myślę, że 15 ziko właśnie pękło. W międzyczasie, jak nie patrzyliście, to dostrugałem sobie jeszcze złoty 72. To co? Podliczmy, ile do tej pory wpadło. No nie uwierzycie, jest 19 zł i 12 groszy. Wow. Pamiętacie plac przy ulicy Wiertniczej, tu gdzie te wiertła tak namiętnie wychodziły? No dzisiaj nam to raczej nie grozi, bo mamy ustawione żelazo na C, a nie na A, więc nie będziemy kopać wszystkich dziabongów. Myślę, że do dwóch dych na pewno ustrugamy, co? Jak myślicie? Niecała złotówka brakuje. Pierwszy sygnał. Cóż to będzie? 10 groszy. Mamy 19,22. 19,42. 19,92. A więc 8 groszy brakuje do dwóch dyszek. Chyba będzie teraz 10 groszy. A więc pękną nam dwie dyszki. Wszystko się zgadza. Mamy równo 20 zł. No tam z groszami, no ale powiedzmy, że równo. 20 groszy. Ale tu jest tych sygnałów. 50 groszy albo złotówka. Jest złotówka. Czyli mamy oczko 21 ziko. 10 groszy. Widzicie, jak to wygląda? Jak się trafi na dobre miejsce? Te sygnały takie z dupy rzekłbym. Ale kopiemy. Wszystko 6 metal, patrzcie. 20 groszy. Widzicie, dawno nie byłem na placach zabaw. Ludzie nagubili. To są wszystko na folię, nie będę folii kopał, bo mnie się nie chce. 10-20 groszy obstawiam. No i dobrze, dyszka. No dlaczego? To co najciekawsze dzieje się poza kadrem. Zobaczcie, pęka nam 28 ziko. Ta piąteczka była tu nieopodal tego drąga metalowego. Trochę tu leżała. Fajnie, ładny wynik. Jakaś resztka śrubki. Pomniejsze drobiazgi. Kończę ten obiekt. Zmieniłem, jak widzicie, plac. Jestem na kolejnym. Tam wpadło jeszcze 80 groszy.
i tu złoty z kolejnymi grosikami, a więc nieubłaganie zbliżamy się do 30 ziko. Najfajniejsze jest to, że to jest piąty, szósty obiekt i trzy dychy pękają. Całkiem zacny, jak na październik. Dobra, to chodzi dziewiąta. Mam jakieś 35 minut. Mają lekcje teraz gówniaki. A więc muszę się streszczać, żeby zdążyć zrobić plac zabaw, zanim wybiegną na przerwę. O 9.35 mają przerwę. Okej, no to lecimy. Bo to jest taki placyk przy szkole. Patrzcie, tyle strogania i mam 80 groszy, ale spójrzcie na to. Gołym okiem widzę tu monetkę. 50 gry. Opa. No i fajnie. Także mamy już 31 z groszami. Pomału kończę, jest 9.16, a więc można powiedzieć, że się wyrobiłem. I spójrzcie, gołym okiem widzę. Tu jedna monetka, 20 groszy. I tu druga monetka, 10 groszy. Nie, też 20. Fajno. Pobiegałem 2,5 godziny i uzbierałem 33,60, a monet wpadło równo 101. Pięknie, co? Poczułem mega niedosyt, skoczyłem się na taką karuzelkę i zobaczcie, dokoptowałem sobie do 36 zł. I teraz już mogę kończyć. Dobra, teraz lecimy dobrać jakąś kartę pamięci do tej naszej kamerki. Ogramy kabelek. Oj. Przepraszam, karty pamięci szukam tam do kamerki. Tutaj, tak? Faktycznie, dzięki. Patrzcie, ślepak jestem, pytam gościa, a tu za plecami mam karty. A tu są jakieś kingstony. Chyba weźmiemy to, co? Dobra, jedziemy, bez wydziwiania. Tu do... Gdzieś kasa? Przepraszam. Na końcu, dzięki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Zakup zrobiony, 128 giga. Wystarczy. Do widzenia. Dobra.